Jednym z najciekawszych przykładów kontrowersji związanych z prawem autorskim jest okładka płyty zespołu Nirvana, Nevermind. Przedstawia zupełnie nagiego, nurkującego, czteromiesięcznego chłopca, który płynie za haczykiem, na którym nadziany jest banknot jednodolarowy. Ja tą okładkę ocenzurowałem na potrzeby tego filmu, bo czasy się trochę zmieniły i nie ma sensu epatować na gościu niemowlaka. Ale w internecie występuje przede wszystkim w nieocenzurowanej wersji. Chłopiec na zdjęciu to Spencer Elden, który niedługo skończy 32 lata. Oczywiście dorastał jako dziecko nirwany i bardzo chętnie wykorzystywał swoją popularność. Fotografował się z tą płytą, a w niektóre rocznice jej wydania już jako dorosły mężczyzna odtwarzał słynne zdjęcie w basenie. Miał na sobie kąpielówki, ale zgodnie z informacjami gazety New York Post w 2016 roku chciał pozować nago, nie zgodził się na to fotograf. Z informacji zawartych w tej samej gazecie wynika, że obecnie pracuje jako model. Trzeba też dodać, że to nie była tylko kwestia okładki, tylko wizerunek tego nagiego chłopczyka pojawił się m.in. na wielu, wielu koszulkach, które nosili fani zespołu. Przełom przyniósł rok 2021, kiedy Spencer postanowił nieco inaczej zmonetyzować swoją obecność na okładce. Znalazł sobie prawników, którzy wytoczyli w jego imieniu grube działa. Pozwał 17 różnych osób i podmiotów, domagając się od każdego z nich 150 tysięcy dolarów. Oczywiście zapomniał o swoim wieloletnim lansie z okładką, już nie jako nastolatek, tylko jako dorosły mężczyzna. Spencer Elden wskazał, że pieniądze z odszkodowania wyda na leczenie swojego zdrowia psychicznego, a najbardziej obnażająca obłudę tego wszystkiego jest rzekoma nadzieja mężczyzny, że cała historia i zdjęcia znikną z internetu. Wiemy doskonale, że jest to po prostu niemożliwe, a najbardziej przyczynił się do tego sam Spencer Elden. W Polsce taka postawa jest nieco szokująca, ale w Stanach Zjednoczonych Ameryki tak bardzo to nie szokuje, tam można procesować się o wszystko, rozleje się gorąca kawa, pyk, robimy proces, może coś akurat wpadnie z odszkodowania.